Dzisiaj znów zaczniemy od zagadki. Czy wiesz, że jest jedno warzywo, i nie chodzi tutaj o ziemniaka, które ma znacznie więcej węglowodanów niż niejeden owoc? Jeśli znasz odpowiedź na tą zagadkę, to koniecznie zatrzymaj teraz film i napisz w komentarzu, jaka jest odpowiedź. A jeśli chcesz poznać odpowiedź ode mnie na tą zagadkę, to zostań ze mną do końca filmu. Na początku chciałem Wam bardzo podziękować za reakcję na poprzedni, pierwszy materiał z tej serii. Nagrywając tą serię, taką zupełnie nową serię, nieco bardziej profesjonalną, nie wiedziałem, jaka będzie Wasza reakcja, nie wiedziałem, jakie będzie Wasze zainteresowanie, jaki będzie odbiór. Tymczasem to, jak pozytywna była ta reakcja i jak dużo komentarzy oraz słów wsparcia dostałem od Was w tej sprawie, było dla mnie naprawdę, naprawdę niezwykle budujące, także wielkie dzięki. Jeśli jeszcze nie widzieliście tamtego filmu, to koniecznie sprawdźcie, ponieważ wszystkie filmy z tej serii będą taką drogą poprzez dietę ketogeniczną, dlatego jest dość istotne, by oglądać je wszystkie po kolei. Dlatego jeśli nie widziałeś wideo numer 1, to koniecznie do niego wróć. Znajdziecie w opisie tego filmu oraz tutaj na górze. A ja już zaczynam film numer 2. Na końcu tego filmu trafi do Ciebie nie tylko rozwiązanie zagadki, o której mówiłem przed chwilą, ale ogłoszę również konkurs, w którym będą naprawdę fenomenalne nagrody, więc koniecznie poczekaj do końca, obejrzyj ten materiał do końca i weź udział w tym konkursie. W pierwszym materiale mówiliśmy sobie dużo o podstawach diety ketogenicznej, o tym, czym w ogóle ona jest i dlaczego jest tak skuteczna w odchudzaniu. Dziś natomiast powiem Ci o konkretnych produktach, o konkretnych potrawach i o wszystkim, co związane z jedzeniem na diecie ketogenicznej. Z pierwszego filmu dowiedziałeś się już, że tą dietę prawdopodobnie warto stosować, że może Ci ona w wielu sprawach pomóc, więc dzisiaj porozmawiamy o tym, jak ją stosować w praktyce, co tak naprawdę się na tej diecie je, jak tą dietę komponować, żeby dawała fajne efekty i, co ważniejsze, nie powodowała niedoborów żywieniowych, a więc była dla nas bezpieczna i korzystna w stosowaniu długoterminowym. W poprzednim materiale wspominałem Wam też o historii złożonej z liczb i skupiłem się na historii pani Ani, natomiast dzisiaj chciałbym Wam wspomnieć o historii pani Mai. Pani Maja brała udział w projektach, które jakiś czas temu prowadziłem. Były to projekty Keto Adaptacja oraz Keto Redukcja. No i pani Maja nie tylko straciła ponad 20 kg w trakcie tych obu projektów, ale też zmieniła się, można by rzec, nie do poznania i straciła nie tylko wagę, ale też kilka lub kilkanaście lat z wyglądu. Zresztą sami będziecie mogli to ocenić, ponieważ już niedługo na kanale opublikuję rozmowę z panią Mają, gdzie opowie więcej o swojej historii, także koniecznie śledźcie ten kanał, bo już niedługo ta historia trafi tutaj i będziecie mogli sami zobaczyć. No dobrze, a więc co jeść na diecie ketogenicznej, by schudnąć? Co powinno się w ogóle jeść na tej diecie i jak komponować posiłki? Przede wszystkim, co powinieneś wiedzieć już z pierwszego materiału, dieta ketogeniczna jest dietą niskowęglowodanową. Oznacza to, że w diecie tej eliminujemy, a raczej znacznie zmniejszamy udział węglowodanów w tej diecie. Węglowodany pochodzą w standardowej diecie z produktów takich jak zboża, a więc różnego rodzaju mąki, chleby, pieczywa innego rodzaju, makarony, czy też inne zboża, takie jak kasza gryczana, kasza jaglana i tym podobne. Pochodzą też z owoców oraz różnego rodzaju słodzideł, takich jak na przykład miód czy cukier. Na diecie ketogenicznej wszystkie te produkty musimy wyeliminować z tego względu, że jeśli tego nie zrobimy, to nasz organizm nie dostanie bodźca, który spowoduje, że ten rozpocznie korzystanie z kwasów tłuszczowych, a więc wejdzie w stan ketozy, a przecież to chcemy osiągnąć stosując dietę ketogeniczną. Więc pierwszym krokiem do diety ketogenicznej, do stanu ketozy, jest eliminacja właśnie tych produktów. Produktów, które zawierają bardzo dużo węglowodanów. Na diecie ketogenicznej węglowodany powinny pochodzić przede wszystkim z warzyw. I to nie wszystkich warzyw, chociażby na początku zadałem Wam zagadkę, na którą odpowiem na końcu, ale są pewne warzywa, które mają naprawdę sporo węglowodanów i ich powinniśmy unikać. A więc węglowodany powinny pochodzić przede wszystkim z warzyw niskocukrowych oraz niektórych owoców jagodowych, takich jak na przykład maliny, truskawki, borówki, jagody i tym podobne, które również można do swojej diety ketogenicznej włączyć. To główne źródła węglowodanów, które będą znajdowały się w Twojej diecie ketogenicznej. Najpierw porozmawiamy sobie o źródłach białka na diecie ketogenicznej, później porozmawiamy sobie o źródłach tłuszczów na diecie ketogenicznej, a na końcu skupimy się na źródłach węglowodanów, czyli na tym, jakie warzywa można jeść. No i wtedy też dostaniecie rozwiązanie zagadki z początku tego materiału. Pierwszym podstawowym i najczęstszym źródłem białka jest mięso. Mięso, które w polskiej kuchni gości tradycyjnie od bardzo dawna i w każdym praktycznie domu polskim się to mięso pojawia. No i faktycznie mięso jest takim najprostszym i jednym z popularniejszych źródeł białka. I jeśli chodzi o mięso na diecie ketogenicznej, to tak naprawdę nie ma tutaj wielkiej filozofii, bo może być to każde mięso, które Wy lubicie. Natomiast zasada jest dosyć prosta. Im mniej mięso jest mniej przetworzone, tym lepiej. Czyli zawsze, kiedy macie okazję wybrać surowy kawałek wołowiny, wieprzowiny czy kurczaka i samodzielnie go
obrobić, jest to lepsze niż kupowanie kiełbasy, salcesonu czy czegoś podobnego. O ile jeszcze macie dostęp do takich produktów od rolnika, od sprawdzonych produktów, do produktów, które nie są sztucznie konserwowane, to jest to w miarę ok, chociaż zawsze te produkty nieprzetworzone, produkty jak najbardziej pierwotne będą najlepszym wyborem. Powiedziałem tutaj o mięsie, o różnego rodzaju mięsie, nieważne czy to wieprzowina, wołowina, drób, ale oczywiście w tą samą kategorię można wrzucić również podroby. Podroby, które są fenomenalnym źródłem nie tylko białka, ale również składników odżywczych. To bardzo ciekawe, bo podroby są dużo tańsze niż mięso, mięso jest dużo droższe, ale jakbyśmy mieli taką wagę, która waży ilość składników odżywczych w danych produktach, to podroby wypadają zdecydowanie lepiej, są prawdziwymi bombami składników odżywczych. Dlatego poza mięsem zdecydowanie białko warto czerpać również z takich produktów jak wątróbka, serca, żołądki czy też mózg, które naprawdę potrafią dostarczyć do naszego organizmu całą masę składników odżywczych. Pamiętaj o tym, co przed chwilą powiedziałem, ponieważ to dość ważne i to jeden z błędów, które zauważam u osób, które samodzielnie komponują dietę ketogeniczną. A mianowicie, że skupiają się bardzo mocno na mięsie, na przykład na karkówce, boczku, golonce, a bardzo mocno zapominają o podrobach. A niestety, jeśli budowałbyś swoją dietę ketogeniczną tylko i wyłącznie na różnego rodzaju mięsach, na mięśniach szkieletowych zwierząt, to może dojść do pewnych niedoborów żywieniowych, ponieważ mięso w większości przypadków nie jest aż tak bogate w składniki odżywcze jak podroby. Dlatego w moim przypadku w dietach, które układam, jeśli nie ma tutaj jakichś wielkich zastrzeżeń, jeśli chodzi o preferencje żywieniowe, to zawsze znajdują się tam podroby. Chociaż raz czy dwa razy w tygodniu, to już jest bardzo fajny zastrzyk składników odżywczych dla naszego organizmu, także polecam Ci o to zadbać. Dalej mamy jajka. Jajka, które chyba każdy lubi. Jajka, które są niesamowitą bombą składników odżywczych, przede wszystkim żółtko, ale całe jajko ma wspaniały aminogram, pełny aminogram, więc również jest nieocenionym źródłem składników odżywczych oraz oczywiście białka. No i tutaj najpopularniejsze będą jajka kurze, ale zdarzają się takie przypadki, gdzie mamy alergię na jajko lub na białko jaja kurzego, ponieważ niestety białko jaja kurzego jest jednym z częstszych alergenów. Dlatego w takim przypadku warto poszukać zamienników, na przykład znaleźć jajka kacze, jajka przepiórcze, jajka gęsie czy też jajka indycze. Naprawdę dzisiaj jesteśmy w stanie, szczególnie przez internet, znaleźć takie produkty i jeśli nie możemy jeść jajek kurzych, to warto znaleźć sobie odpowiedni zamiennik, bo będzie nam dużo, dużo łatwiej działać z dietą ketogeniczną. Niestety dieta ketogeniczna bez jakichkolwiek jajek może być ciężka do skomponowania, z tego względu, że nawet różnego rodzaju ketodesery, ketowypieki opierają się również na jajkach. Także jeśli masz problem z jajkami kurzymi, to poszukaj zamiennika. Jeśli nie masz, to jak najbardziej ciesz się tym fajnym źródłem białka. Kolejnym takim źródłem białka, o którym warto pamiętać, będą ryby oraz owoce morza. To bardzo ciekawe źródło białka, które niestety bardzo często jest też pomijane, które nie jest faworytem w kuchni Polaków, natomiast są tam niezbędne składniki odżywcze, które bardzo ciężko dostać z innych produktów, takich jak kwasy tłuszczowe omega-3 czy też jod. Dlatego, tak jak w przypadku podrobów, polecam również co najmniej raz, dwa razy w tygodniu ryby oraz owoce morza włączyć do swojej diety ketogenicznej, aby unikać niedoborów tych składników odżywczych. Nabiał to dość kontrowersyjny temat. Nabiał jest czymś, czego wiele osób na diecie ketogenicznej się obawia, często niesłusznie. Nabiał jest też dość częstym alergenem, niestety. Natomiast jeśli nie masz problemu z nabiałem, jeśli nie pojawiają się u Ciebie różnego rodzaju reakcje organizmu na nabiał, takie jak różnego rodzaju wysypki, jakiś katar czy inne objawy alergiczne, oraz też nie czujesz po nabiale spadków energii, które mogą wynikać z zaburzeń gospodarki cukrowej, to nie ma powodów, byś obawiał się nabiału w swojej diecie. Dlatego śmiało stosuj przede wszystkim tłusty nabiał, takie jak tłuste sery, tłuste twarogi, śmietana i tym podobne. Jedynym wyjątkiem jest mleko UHT, czyli mleko dostępne w marketach, które ja polecam jednak każdemu na diecie ketogenicznej wyeliminować, z tego względu, że jest tam mało tłuszczu, jest dużo laktozy i faktycznie zarówno praktyka, jak i badania naukowe pokazują, że to mleko z marketów wpływa na ludzi nieco inaczej niż inny nabiał. Czyli nawet jeśli nie masz żadnego problemu z tolerancją nabiału w ogóle, to może okazać się, że będziesz na mleko reagował kiepsko i pod kątem układu pokarmowego, i pod kątem gospodarki cukrowej. Dlatego polecam je wyeliminować, zastąpić mlekiem kokosowym lub też śmietanką. To zwykle zdecydowanie lepsze rozwiązania na diecie ketogenicznej. Przechodzimy do drugiego elementu, z którego składa się w dużej mierze dieta ketogeniczna. Dla wielu osób jest to podstawa diety ketogenicznej, a więc powiemy sobie o tłuszczach. O tłuszczach, które w tej diecie ketogenicznej mogą się pojawić. Tłuszcze są o tyle ciekawe, że możemy je podzielić na kilka kategorii. Możemy je podzielić zarówno na tłuszcze nasycone, jak i nienasycone. Możemy też podzielić je na tłuszcze o długim, krótkim i średnim łańcuchu, więc tych podziałów jest naprawdę wiele. Natomiast dzisiaj skupię się na podziale na tłuszcze nasycone i nienasycone i wymienię Wam kilka z kategorii tych tłuszczów, które możecie śmiało włączyć do swojej diety ketogenicznej.
W przypadku tłuszczów nasyconych takie najczęściej stosowane źródła tych tłuszczów to będzie masło, masło klarowane, smalec wieprzowy, łój wołowy, może być to też oczywiście smalec kaszczy, czy też gęsi, które są już nawet teraz dostępne w marketach. Będzie to również tłuszcz kakaowy, będzie to tłuszcz kokosowy, a więc olej kokosowy, mleko kokosowe, wiórki kokosowe i tym podobne. No i tłuszczem nasyconym będzie też olej MCT. Olej MCT, o którym mogliście już słyszeć. Olej MCT, który jest tłuszczem, który znajduje się w pewnej ilości w kokosie oraz w palmie. Natomiast dziś można już dostać taki olej MCT wyciągnięty z tego, 100% olej MCT. I jest to o tyle ciekawy olej, że on ma nieco inną budowę niż klasyczne tłuszcze. Ma krótszy łańcuch, jest to średniołańcuchowy kwas tłuszczowy i dzięki temu jest dużo łatwiej trawiony. W ogóle nie jest trawiony w wątrobie, od razu trafia do krwiobiegu, dzięki czemu na ketozie jest takim szybkim zastrzykiem energii. No a jest tłuszczem nasyconym, więc można go przemycić w wielu potrawach. Jest też neutralny, nie ma smaku, dlatego można na nim gotować, można na nim smażyć, piec, używać go do pieczenia i tym podobne, więc warto mieć to na uwadze. Tłuszcze nienasycone możemy podzielić na tłuszcze jednonienasycone i wielonienasycone. Tłuszcze jednonienasycone to przede wszystkim oliwa z oliwek, którą chyba każdy zna i każdy powinien lubić, ponieważ jest to bezwzględnie najzdrowszy kwas tłuszczowy, który możemy umieścić w swojej diecie. Nieważne kogo zapytacie, jakiego lekarza, jakiego naukowca, to powiem wam, że ten kwas tłuszczowy jest bezpieczny. Do tego oczywiście awokado i olej z awokado również są świetnym źródłem jednonienasyconych kwasów tłuszczowych i bardzo gęstym odżywczo pokarmem, także zdecydowanie warto włączać go do swojej diety. Jeśli chodzi o kwasy tłuszczowe wielonienasycone, możemy wymienić tutaj chociażby olej lniany, ale też orzechy oraz pestki, które można umieszczać w swojej diecie. Będą na przykład orzechy włoskie, czy też orzechy laskowe, ale też na przykład orzechy brazylijskie. Jeśli chodzi o pestki, będą to pestki dyni, czy też pestki słonecznika. Zarówno w przypadku orzechów, jak i pestek ważne jest, abyście pamiętali, że nie powinno się ich podgrzewać. To bardzo ważne, to błąd, który wiele osób popełnia. A są to tłuszcze wielonienasycone, jak już powiedziałem wcześniej, i kiedy są poddawane obróbce termicznej, to niestety utleniają się. Utleniają się, a więc powstają kwasy tłuszczowe trans, w związku z tym niestety będą dla nas szkodliwe. Dlatego kiedy podgrzewacie orzechy lub też pestki, to ze zdrowych źródeł kwasów tłuszczowych robicie sobie tak naprawdę toksyczne bomby. Warto tego unikać. Jeśli chodzi o inne kwasy tłuszczowe wielonienasycone, które również mogą być ciekawym uzupełnieniem diety, to poza tranem czy też olejem z ryb będą to na przykład olej ze żmijowca, olej z wiesiołka, olej z ogórecznika, czy też ostatnio popularny olej konopny. Z tłuszczów wielonienasyconych polecam unikać popularnych tłuszczów dostępnych w marketach, które są sprzedawane w przezroczystych plastikowych butelkach, takich jak olej słonecznikowy czy olej rzepakowy. Niestety dzisiaj są one często bardzo kiepskiej jakości, mają bardzo dużo kwasów tłuszczowych omega-6, które mogą działać prozapalnie, dlatego jednak nie powinniśmy używać ich w naszej diecie, jeśli chcemy ją długoterminowo i zdrowo prowadzić. Warzywa, na których powinniśmy komponować swoją dietę, to przede wszystkim warzywa zielone, różnego rodzaju sałaty, ogórki, innego rodzaju zielenina, ale też pomidory, czy na przykład papryka, będą jak najbardziej ciekawym elementem naszej diety. Są natomiast pewne warzywa, których powinniśmy raczej bezwzględnie unikać, przede wszystkim na początku naszej przygody z dietą ketogeniczną. I będą to wszystkie rośliny strączkowe, będą to oczywiście ziemniaki oraz bataty, które mają bardzo dużo węglowodanów, będzie to dynia oraz warzywo, które jest rozwiązaniem zagadki z początku filmu, a więc burak. Ponieważ burak ma pomiędzy 7 a 9 gramów węglowodanów na 100 gramów, co jest znacznie większą ilością niż mają na przykład truskawki czy też maliny. Warto o tym pamiętać i unikać spożywania buraków na początku przygody z dietą ketogeniczną. Tych warzyw, których wymieniłem, można jeść praktycznie dowoli. Chodzi tylko o to, żeby uzyskać z nich pomiędzy 30 a 40 gramów węglowodanów w trakcie dnia, co wcale nie jest łatwe. Wychodzi na to, że musimy zjeść naprawdę kilka garści sałaty, żeby tak się stało, także spokojnie, bo wiele osób też kojarzy dietę ketogeniczną jako dietę ubogą w warzywa, co absolutnie nie jest prawdą, ponieważ odpowiednich warzyw możemy zjeść całą kupę i naprawdę może być ich aż za dużo w naszej diecie. Tak się zdarza czasem u moich podopiecznych, że piszą mi później, iż spodziewali się, że ta dieta będzie uboga w warzywa, a tymczasem nie mogą praktycznie tych warzyw przejeść, co pokazuje, że dieta ketogeniczna może być dietą naprawdę bogatą w warzywa, co również jest jak najbardziej pozytywnym aspektem. Jako że jesteś ze mną tutaj prawie do samego końca, to mam dla Ciebie kolejny prezent, a mianowicie jadłospis do pobrania na 5 dni, to jadłospis, który będzie bardzo dobry do rozpoczęcia swojej przygody z dietą ketogeniczną. Oczywiście nie będzie idealny dla każdego z tego względu, że różnego rodzaju organizmy potrzebują różnej kaloryczności, różnej podaży białka czy też podaży tłuszczów,
ale jako wyjściowy jadłospis, którym masz się inspirować, może być dla Ciebie bardzo wartościowy. Ten jadłospis będzie miał 2 posiłki dziennie oraz przekąskę w postaci kawy kuloodpornej, którą też można śmiało zastąpić kakao kuloodpornym, który jest wspaniałą przekąską na diecie ketogenicznej. W poniedziałek mamy na przykład na śniadanie sałatkę z makrelą, czyli dużo warzyw i kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci makreli. Jako przekąskę kawa kuloodporna, a na obiad o kolację mamy krem z brokuła z mięsem i orzechami, czyli znowu duża porcja warzyw i solidna porcja białka zaprawiona porządną porcją orzechów. Oczywiście bardzo często na śniadania na ketozie królują jajka. W związku z tym pierwszy dzień chciałem Wam pokazać taki, że można zjeść to śniadanie bez jajek, natomiast kolejne 4 dni będą oczywiście z różnymi wariacjami jajek. I tak oto tutaj we wtorek na śniadanie mamy jajecznicę z cukinią curry. Jako drugie śniadanie przekąska znowu kawa kuloodporna, którą wiele osób na diecie ketogenicznej po prostu uwielbia. A na kolację, a raczej znowu obiadokolację, mamy szaszłyki warzywne z boczkiem, czyli pyszny, tłuściutki posiłek, który na każdym grillu sprawdzi się idealnie. Środa to inna wariacja na temat jajek, ponieważ mamy tutaj paleo omlet. Oczywiście jako przekąska znowu kawa kuloodporna, którą, tak jak mówiłem, można też zastąpić kakao kuloodpornym, jeśli ktoś nie lubi lub nie pija kawy z jakiegoś powodu. No a obiadokolacja to karkówka z sosem musztardowym i jako dodatek warzywny wiosenna sałatka. Czwartek zaczynamy ostro, a mianowicie od diabelskich jaj sadzonych, a więc kolejna wariacja na temat jajek, tak żeby te jajka się nam absolutnie na diecie ketogenicznej nie znudziły. Jako przekąska standardowo kawa kuloodporna, która świetnie pomaga uzupełnić kwasy tłuszczowe w naszej diecie, jeśli ktoś ma z tym jakiś problem. A na kolację, a raczej znowu obiadokolację, mielona łopatka wieprzowa z marchewką i pieczarkami. Piątek, czyli ostatni dzień naszego jadłospisu, śniadanie zaczynamy od faszerowanych jaj z łososiem. Na przekąskę mamy kawę kuloodporną, a na obiad o kolację wątróbka z porem i awokado, tak żeby podroby również pojawiły się w tym jadłospisie. Bardzo smaczny przepis na wątróbkę, także koniecznie przetestujcie. To był drugi film naszego cyklu filmów, którym edukujemy Cię z ketozy oraz skutecznej redukcji na diecie ketogenicznej. W dzisiejszym filmie rozmawialiśmy o tym, co jeść na tej diecie ketogenicznej, natomiast w kolejnym filmie dowiesz się, jakich 5 błędów, krytycznych błędów unikać, jeśli chcesz, by Twoja przygoda z dietą ketogeniczną i odchudzanie na tej diecie poszły prawidłowo, także koniecznie zasubskrybuj ten kanał i już niedługo zobaczysz tutaj kolejny materiał. No i mam dla Ciebie wspaniały konkurs, a mianowicie już niedługo rusza druga edycja kursu Skuteczna ketoredukcja. W kursu, w którym uczę, jak skutecznie redukować na diecie ketogenicznej, kursu, w którym dostajesz konkretne protokoły tego, jak na diecie ketogenicznej zredukować w kilkanaście tygodni. Jeśli chcesz dostać wejściówkę na ten kurs kompletnie za darmo, to weź udział w konkursie. Żeby wziąć udział w konkursie, wystarczy, że skomentujesz tutaj lub na blogu, dlaczego to Tobie ten kurs by się przydał, dlaczego to Ty potrzebowałbyś skutecznej redukcji na diecie ketogenicznej, co by to zmieniło w Twoim życiu, co by Ci dało. Najbardziej kreatywne, najciekawsze, najbardziej poruszające historie dostaną nagrodę w postaci darmowej wejściówki na kurs. Będą to aż 3 takie wejściówki, także naprawdę duża szansa na to, że Ty się tam znajdziesz. Skomentuj tutaj lub na blogu. Zapraszam serdecznie. A wyniki tego konkursu zostaną ogłoszone na darmowym wykładzie online, który zapowiadałem już w wideo numer 1, wykładzie, w którym porozmawiamy sobie o tym, jak skutecznie długoterminowo działać na diecie ketogenicznej, jakie strategie się najlepiej sprawdzają, więc dużo konkretnej wiedzy dla Ciebie. Więcej informacji na temat tego wykładu online znajdziesz w opisie tego filmu i tam również możesz się zapisać. Więc jeśli też weźmiesz udział w tym konkursie, to koniecznie pamiętaj o tym, żeby zapisać się na ten wykład online i być na nim, ponieważ tam właśnie ogłoszę zwycięzców tego konkursu. Za dziś już bardzo dziękuję. Dziękuję, że byłeś ze mną do końca. Mam nadzieję, że zarówno pierwszy, jak i ten materiał się przydał i dużo zmienił w Twoim życiu. Pobierz sobie koniecznie 5-dniowy jadłospis i mam nadzieję, że on pozwoli też urozmaicić Twoją dietę lub rozpocząć przygodę z dietą ketogeniczną. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!